Pewnie pamiętacie, że około rok temu rozpoczęliśmy sobie challenge 365 dni Farming Simulator. Ten challenge polega na tym, że normalnie serwer jest włączony 24/7 i normalnie czas jest 1:1. Czyli normalnie wiosną robiłem streama, jak robiliśmy prace wiosenne, to był gdzieś marzec, kwiecień. Normalnie w czerwcu, lipcu i sierpniu też robiłem streamy, jak były prace jakieś letnie, jak żniwa i nie tylko. I niestety już nie mogłem zrobić streama na jesień, ale udało mi się nagrać wszystkie przebitki wtedy jesienią, jak miałem troszeczkę czasu. No i teraz zimą, tutaj wspaniały film wam pokazuje z prac zimowych. Czy challenge się udał, czy wszystko spięło się czasowo, to zobaczycie w dzisiejszym odcinku, a naprawdę będzie ciekawie. Cofnijmy się trochę w czasie do 21 września, kiedy wtedy rozpoczęliśmy sobie pierwszą wywózkę... Wiecie czego? Tak, gnoju! Jak ktoś oglądał serię 365 dni, to wie, że mamy areał 10 hektarów i na tych 10 hektarach będziemy musieli rozrzucić cały obornik. Na szczęście już na kupach wszystko mamy, wystarczy to załadować na rozrzutnik i wszystko grzecznie po tych polach porozrzucać. Robota fajna, ale trochę taka gówniana. Pierwsze pole, około 2 hektary, udało mi się zrobić całkiem zgrabnie, nawet w godzinkę mi się udało zmieścić z tym. Tylko zobaczcie, mój rozrzutnik chyba nie chodzi zbyt poprawnie. Siema opy, każdy to z roli jest i na polu pracuje, to wie, że na niebie najtańsze maszynki, giereczki i inne rzeczy z farminga, ale z innych symulatorów różniej, patrzcie, ceny tańsze niż na innych sklepach, a jak chcecie to i do kategorii symulatory se wejdziecie, to tam zobaczycie dopiero ciekawe rzeczy. Ja osobiście tam farminga kupiłem i inne gierki i wam też polecam, naprawdę warto tam kupować. Dobrze, że drugie pole jest całkowicie naprzeciwko tego pierwszego, gdzie jest kupa gnoju, więc nie musimy sobie daleko jeździć, żeby załadować sobie rozrzutniczek. No tutaj też będzie gdzieś z 1,8 hektara, no więc no też sobie pewnie z godzinka nam pęknie, zanim to wszystko rozrzucimy. Dobra, 4,5 hektara za nami, pędzimy sobie na jedno z największych pól, jak nie największe, jakie posiadamy. Tam będzie ogrom roboty. Wydaje mi się, że jeżeli moja psychika wytrzyma, no to tak do nocy mi się uda to zrobić, ale będzie bardzo, bardzo ciężko. Powiem wam, że jeżeli miałbym wybrać, to chyba wolałbym ciągle ładować ten gnój niż rozrzucać, bo rozrzutka jest taka po prostu monotonna i nudna, że już pod koniec już naprawdę ciężko mi było i robiło się coraz ciemniej. Ja w ogóle rozrzutkę skończyłem, nie wiem, naprawdę w jakichś późnych godzinach wieczornych, już teraz nie pamiętam, ale byłem totalnie padnięty. Jak się tylko położyłem do łóżka, to miałem dosyć, co nie? Ale, co uwaga, pole całe skończyłem, więc na jutro rano zostało mi tylko jedno pole do zrobienia. Witam, jest rana, taki wspaniały, piękny dzionek, taki bym powiedział deszczowy. Wstałem sobie gdzieś około godziny 8, ogólnie z rana, żeby z rana już ruszyć sobie do roboty. Dobrze się wypocząłem, dobrze tutaj sobie odpocząłem i no wsiadamy znowu do naszego Fiata, żeby teraz, o widzicie, 40 pole nam zostało ostatnie do rozwózki, więc można powiedzieć, że sukces można pewien ogłosić. No ale dobra, jeszcze nie można się zbytnio cieszyć, bo musimy sprawdzić, czy nasz rozrzutnik jest w pełni funkcjonalny, czy działa, czy nie jest rozwalony. No w miarę to działa, no nie wiem jak to działa, ale jakoś w miarę działa, więc to jest najważniejsze. Opony całe, widzimy wszystko elegancko całe, możemy wsiadać, ruszać i pędzić na ostatnie pole rozwózki. Dużym minusem jest to, że muszę z buta zapierdzielać każdorazowo po tą 30, po tego Ursusa, żeby przyjechać nim tutaj z powrotem na pole, no bo nie mam nikogo, kto by mógł mi podprowadzić ten ciągnik, więc muszę z buta zaginać z powrotem na farmę, żeby ten ciągnik sobie tutaj przyprowadzić, żeby móc sobie ładować.
powiem wam, że mam taką cichą nadzieję, żebym nie zagrząsł tutaj, bo jest naprawdę mokro, jest grząsko, deszcz naprawdę dopaduje. No, powiem wam, że takie warunki, no nie są zbyt ciekawe, nie są zbyt ciekawe. No, jak tutaj ugrzązna i się zawalę, no to nie będzie miał chyba mnie kto wyciągać, więc no, będzie mega, mega trudno. No i powoli wracamy sobie już na gospodarstwo, bo ogólnie rozwózka skończona i teraz zostało tylko ogarnąć sobie maszyny, ewentualnie zabrać ten nadmiar obornika, który nam został na polach, w kupach, no i ewentualnie no już podczepić sobie pług i dzisiaj zacząć orać. Nie wiem, czy będę miał dzisiaj siłę na oranie, no ale postaram się mieć, więc zobaczymy, co nam się uda. Dobra, mam dla was dwie wiadomości. Pierwsza dobra, druga zła. To może zacznę od tej dobrej. Ogólnie dogadałem się z jednym z rolników takich większych u nas na tej wsi Połowa, że on mi pomoże z orką i tylko muszę mu zapłacić za to 5000 plus jeszcze muszę mu oddać całe kupy obornika, które mu zostały, więc w sumie to się zgodziłem. No i jest to zła informacja taka, że bardzo nie lubię orać i nie wiem, czy o tym wiecie, no ale jednak 10 hektarów do orki przede mną za pomocą 3-skibowego pługa, no... Uwierzcie mi, że jak się bardzo się ucieszyłem, kiedy się dowiedziałem, że ten duży bamber chce mi pomóc w orce, bo bardzo mi to ułatwi sprawę. Powiem wam, że naprawdę wtedy w farminga chyba grałem od godziny 7 do prawie godziny 23. Pomogłem sobie z tym pracownikiem chyba dwa razy przy dwóch ostatnich polach, bo już naprawdę mój mózg nie wytrzymywał. Jeżeli ktoś z was kiedyś orał 3-skibowym pługiem przez cały dzień, ponad 12 godzin, to wasza bania po prostu paruje. Ja sobie nie wyobrażam tego bez pomocy przeorać samemu. No może jakbym z widzami miał taką możliwość, na te trzy skibowe pługi byśmy robili, to dałbym lepiej radę, a tak mi po prostu czerep wyparował. No ale dobrze jest jak jest. I teraz mamy dzień odpoczynku, albo nawet miesiąc, albo i dwa, i trzy, no bo teraz, no co, czekamy na zimę, a dalej to już zobaczycie. To jest finał całej serii 365 dni challenge w Farming Simulator. No i lecimy, musimy dzisiaj sprzedać sobie całą tutaj oto tutaj leżącą słomę. Musimy również wywieźć całą tutaj oto leżącą słomę. No i tutaj te beleczki sobie zostawimy, bo te belki nam się przydadzą na podściał do naszych krówek. A nasze krówki, wam powiem, żyją bardzo, bardzo dobrze, tutaj jeszcze mają ziarno. Krówki też mają wszystkiego i tak dalej, więc do szczęścia na szczęście nie potrzeba. Jest troszeczkę chłodnawo, ale jest spoko. Nasz Fiat po tych przebojach wielkich przebojach z oraniem sobie jeszcze jakoś żyje. Jeszcze nie mieliśmy czasu nad nim troszeczkę popracować, żeby tutaj mógł sobie oddychnąć, bo już jest mega, mega zniszczony. No i tym oto Władimirkiem, kochani, będziemy dzisiaj ładować sobie o te bele. No, powiem wam, że na pewno roboty będzie bardzo dużo, ale postaram się wam zmontować jakiegoś fajnego timelapsika, jak to robię. Bo wydaje mi się, no z 3 godziny może mi zejść, zanim załaduję te wszystkie bele i tak dalej, choć postaram się je układać jak najwyżej, żeby tutaj po prostu zbudować dużą wieżę na tej autosance. Wiecie co? Ja tak patrzę, że tutaj to chyba trzeba albo burty tutaj wszystkie otworzyć i kłaść normalnie, albo wszystkie obracać, bo kładzenie belek w ten sposób jest skrajnie niefajne i muszę coś innego wymyśleć. Ale dobra, jadę z tym. Najgorzej, że punkt skupu słomy jest tam bardzo daleko. Tam, gdzie widzicie, jest ten taki blip cały narysowany. Więc no, zanim my tam dojedziemy, zanim my tam przejedziemy i dowieziemy te bele, to naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu może minąć. No i to może być największy minus tego wożenia tych bel. No ale dobra, no. Czego się nie robi dla pieniędzy, jak to mówią. No i elegancko, z taką naszepkę, dwa koła. Kurde. No to co, lecimy po następne. Yeah!
Jak to mówią, jak pew masz siebie zadrwić, to zadrwi w najgorszym momencie. Bo sobie tak jadę normalnie swoim Fiatem, no i nagle bach! Wszystko się zatrzymuje, hamulce się zaciągają. Patrzę, co jest, a to hamulec się pneumatycznie zaciągnął w mojej autosance. Ja próbuję kable odczepić i się nie da. Myślę, no co by tutaj zrobić. Zadzwoniłem do chłopa ze skupu i zapytałem, czy on by nie mógł jakoś zabrać mi tych belek. I on mówi, że pewnie, że ma ciężarówkę, że może mi te bele zabrać, ale pod warunkiem, że zapłacą 5 koła. No ale ja postawiony pod ścianą, nie mogłem nic bardzo zrobić. No to powiedziałem, to się zgodziłem. No i jest spoko, bo mi chociaż odwiezie szybciej te bele. Ładny wynik, dostaliśmy gdzieś 53 tysiące za to, oczywiście z 5 tysięcy będę musiał uszknąć memu właśnie temu kierowcy, bo on sobie zeszł 5 koła z przewóz tego. Ale chociaż mówił, że w pakiecie nam jeszcze przewiezie zboże do skupu, więc też nie będziemy musieli się ciągać z przyczepami. Dobra, sypie się cała pszenica teraz, zobaczymy ile tutaj wyjdzie i w ogóle czy to się zmieści, to jest prawie 120 tysięcy litrów, jak dobrze pamiętam, w tym silosie, więc może na jedną naczepę nie wejść, no ale zobaczymy, zobaczymy, na ileś tam na pewno wejdzie. Jest wysypywanko, a ciekawe, że dostaniemy za taką jedną przyczepę, bo sądzę, że no jeszcze jest takie, z 3 będą jeszcze takie, czekajcie, zaraz sobie zobaczymy. No, 37 tysięcy, też ładny wynik, też ładny wynik, też ładnie nam tutaj sypnęło, dobra. Dobra, pszenicy już nie mam, można powiedzieć, tyle co dla kur zostało i tu jęczmień się wsypujemy sobie 20 tysięcy litrów, zobaczmy jak nam to pójdzie. Ale jednak miały być 4 naczepy, tej pszenicy wyszły 2 w sumie i jeszcze jedna jęczmieniu trochę. Już mamy 150 tysięcy prawie z tych całych żniw ciekawych i zobaczmy ile teraz wyjdzie nam pieniążków, no i dodatkowe jeszcze 9 koła. No i spoko, jeszcze tylko 5 koła musimy mu odliczyć. Dobra, 5 koła jeszcze wysłaliśmy dla niego. Dobra, u ziomeczka od pługu też już byłem, też mu hajs zapłaciłem za usługi. No i dobra, jesteśmy po żniwach, zostało tylko nareperować tą naczepę, w której się chyba ten przewody hamulcowe coś mega zepsuły, że się sam hamulec zacisnął i teraz się nawet nie da tych przewodów odczepić od traktora. Dziwna sprawa, idę to zobaczyć. Przez rok mojej regularnej gry na tym serwerze 365 dni zarobiliśmy około 100 tysięcy euro, złote i tak dalej, nie wiem, zależy jak sobie to nazwiemy. No ogólnie moim zdaniem spoko wynik, jak na taki tryb dość hard i dość taki bardzo realny. No jednak sobie dużo pomogłem tymi pracownikami pod koniec, bo już naprawdę czacha mi po roku grania farminga wydymiła, szczególnie przy orce, to już naprawdę, to już pamiętam, że na jesień już miałem taką po prostu w głowie po prostu tryb ucieczka i tryb poddanie się, ale na szczęście się udało, wszystko się udało, no ale nie był jeszcze ten challenge taki w 100% realny, on był taki w 92% realny, ale jest okej moim zdaniem. A tymczasem napiszcie w komentarzu, co to może być za usterka i koniecznie wbijajcie na mojego Discorda, tam do sekcji farmingowej, żeby napisać i zagłosować, co dalej robimy z serią 365 dni Farming Simulator 22.